Dwa lata później. Witam wszystkich w naszym więzieniu. Dzisiaj nasi więźniowie wystawią Jasełka. Chciałbym też bardzo gorąco przywitać panią Krystynę, aktorkę z tutejszego teatru. Pani Krystyna zgodziła się wystąpić z naszymi więźniami. Wielkie brawa. Proszę się nie obawiać. Cała jest ustawiona. Jak ty łyk? Więźniowie są skuci, a poza tym w kajdankach. Jasełka, czas zacząć. Skuci, kajdanka. Henryk daleko, do Betlejem przybyli, Maria i Józef. No, osiołku przybyli, osiołek nie gra w tej scenie. Mario, tak długo idziemy pieszo, czyś ty utrudzona? Nie. Aha, czyli nie uchodzisz, czy ja jestem utrudzony? Mario, potrzebujemy dialogu. Powiedz, nocujemy tutaj, czy dasz radę dojść do Torunia? A nocujemy tutaj? Dobra, to usiądź sobie na tym piętku, a ja poszukam dla ciebie dzikiej izdewki. Gospodarzu! Witaj, Józefie! Otwórz pierwszy gospodarzu. Witaj, Józefie! Skąd wiesz, że ja Józef? Proszę w samym górze jest Józefa, ja gospodarzu. Gospodarzu! Wejdź! Przepraszam, Józef, nie głupio jest. Witaj, Roman! Wejdźmy, wejdźmy! Nie, ja mam straszny burtek w domu. Piękna izdebka, gospodarzu. Że tak się wyrażę, a zajrz. Potrzebuję nocnego dla mojej odmiennej żony. Mój dom! To nie miejsce na wylew. Nie ma miejsca. To zamknę za tobą. Co widzisz? Nie ma miejsca. Jaki ja jestem ubogi, jaki ja jestem ubogi. Dobrze, że mam też taką stajenkę z rzutkiem na takie dziecko. Tak samo bym taki ubogi, że nic nie był. Taki ubogi, jak ja jestem ubogi. Ubogi? Tak, też mi ubogi. Bądź pozdrowiony. Nieznajomy! Czym mam ci pomóc? Potrzebuję nocnego dla mojej odmiennej żony. Ubogi! Tak, jestem ubogi. Może nie dosłyszałeś. Potrzebuję nocnego dla mojej żony. To może masz jakąś stajenkę? Panu stajenkę mam. Gdzie masz tę stajenkę? Za miastem ją masz. Za miastem ją masz. A więc za miastem. Co? Stajenka! To moi! Wypad! Mario, znalazłem stajenkę, bo wiem, jak ci się podoba. To ty się tutaj rozgrość, a ja pójdę narąbać drewna. I się rozwiązuję. Gloria! Mario, ty sobie tu odpocznij, a ja pójdę narąbać się. Hem, hem, daleko narodziło się dzieci, a tu na ręce śpią dwaj pasterzy. Pasterze, powstańcie, ja mam anioł. Nie jesteś. Pasterze, ja mam anioł, zbudźcie się! Pasterze! Nie lękajcie się, powstańcie ze swych kolan, ja mam anioł. Anioł? Anioł! Z nieba? Jest duch, no pewnie, że z nieba. Pasterze, wy naszą nadzieją, wy chlubą i dumą naszego narodu.
Słyszałeś to, ja będę dumą, a ty w dumą. Dobrze. Pasterze, w mieście Dawida narodził się Jezus. Pójdźcie, oddajcie mu pokój. Ty wziąłeś pokój? Przepnął, że nic nie za. Cześć, Maryska. Wiesz, ja nie mogę tu dodać, jak chcę. Tam są nasze kozy. A ty? Ja mam zapowiedź, jak w scenariuszu było. No, powiem. Konkretna lewo dostaje kij, będę miał pasterze na kozach. Na kozach. Jak tam? Zdrowasz, Mario? Ciekawe, kiedy pasterze przybędą. My, pasterze, przybyliśmy do dziś. Przepraszam. Antek, ale jak on ma imię, bo zapomniałem? Józef Maria. Ja, pasterz. Przepraszam. A ta pani? Maria. Ty dopiero powiedziałeś, że Józef Maria. To niech będzie Wanda. Ja, pasterz, przybyłem tu oddać cześć i dobrą. Witaj, Józefie. Witaj, Wando. Ja, Wando! Jestem w Bogu? Się przywitali, a teraz pójdźmy w świat głosić dobrą nowinę. Gdzie? Pasterze, grałem ja. Pozwólcie, że Maryjo pójdzie w świat głosić dobrą nowinę. Dziękujemy Ci, Maryjo, za narodziny. Świat będzie z Ciebie dumny. Teraz my się pożegnamy piękną polską kolędą. I raz, dwa, i raz, dwa, trzy. Chrystus się rodzi, nas o swobodzi, alleluja. Brawo! 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 Niesamowite!